Katarzyna Warnkę z zagipsowaną nogą zdobywa wierch. Tego lepiej nie robić. Katarzyna Warnkę przeżywa intensywny okres. Miniony rok przyniósł Katarzynie Warnkę wiele zmian. Gwiazda filmów Patryka Wegi rozstała się z wieloletnim partnerem Piotrem Stramowskim. Przez długi czas byli jedną z ulubionych par show biznesu i nic nie wskazywało na to, że między dwójką celebrytów dzieje się nie najlepiej. Jednak, ku ogromnemu zaskoczeniu fanów, w październiku pojawiły się informacje o rzekomym kryzysie w związku. Jakiś czas potem Stramowski i Warnkę pojawili się wspólnie na gali party Fashion Nit. Jednak para odmówiła wspólnego pozowania do zdjęć, co tylko podsyciło plotki o rozstaniu. Po zakończeniu imprezy wystosowali oficjalne oświadczenie, w którym obwieścili, że postanowili się rozstać. Uznali decyzję za niezwykle trudną, ale konieczną. W tym samym czasie aktorkę dopadły też dolegliwości zdrowotne. W listopadzie opublikowała w social mediach zdjęcia ze szpitalnej sali. Zaniepokojeni fani zaczęli wypytywać gwiazdę o szczegóły. Okazało się, że Katarzyna Warnkę nabawiła się poważnej kontuzji nogi. Teraz orteza, kula, rehabilitacja już niedługo, nówka sztuka nieśmigana pocieszyła wielbicieli w instagramowej relacji. Teraz okazuje się, że choć artystka związana swego czasu z Teatrem Starym w Krakowie i Teatrem Rozmaitości w Warszawie nadal porusza się o kuli. Niestraszne są jej pierwsze wycieczki i zdobywanie górskich szczytów. Niedawno gwiazda kobiet mafii została przyłapana przez paparazzi w kolejce na Kasprowy Wierch. Wsparta kulą aktorka zdecydowała się wyjść na szczyt Tatr Zachodnich w towarzystwie przyjaciółki. Jak można wywnioskować oglądając fotorelację z wyprawy, panie bawiły się znakomicie. A delikatna niedyspozycja nie przeszkodziła Katarzynie Warnkę w rozkoszowaniu się świeżym górskim powietrzem. Niemniej zachowanie celebrytki można uznać za nieco ryzykowne. GOP regularnie informuje wszystkich amatorów górskiej wspinaczki o konieczności zachowania bezpieczeństwa i przygotowania na taką wyprawę odpowiedniego stroju i obuwia. Czy zimowy spacer i kula ortopedyczna to na pewno bezpieczne połączenie?